Dzień dobry, z tej strony Honorata, a to jest mój trzeci oficjalny odczyt intuicyjny i dzisiaj przekażę Ci, myślę, dość fajny temat do tego, abyś mogła po tym nagraniu zgłębić go dla siebie i przyjrzeć się swoim własnym programom. Najpierw zacznę od tego, co wczoraj mi się ujawniło. Otóż, kiedy zaczynasz przerabiać różnego rodzaju programy, wierzenia, które są naprawdę głęboko zakorzenione w podświadomości, to w ciele może ujawnić się pewien konflikt. Dlatego, że zawsze ciało i umysł starają się nadążyć za Twoją duszą, za Twoim sercem, za tym, co czujesz głęboko w sobie. Dlatego właśnie może pojawić się jakaś forma konfliktu i objawić się to bólem w ciele. I ponieważ ja już mam tego świadomość, to wczoraj, kiedy mi coś się przydarzyło, od razu wiedziałam, że jest to proces uzdrawiania. Więc wczoraj bolało mnie pół mojej twarzy. Połowa twarzy, dosłownie kiedy ją dotykałam, to czułam ból. I to było tak, że dosłownie kończyło się to gdzieś w połowie. Gdzieś tam umysł oczywiście zaczął racjonalizować, że to jest z przewijania, dlatego że wyszłam bez czapki, kiedy padał śnieg z deszczem i tak dalej. Natomiast wyższa świadomość już dobrze wiedziała, że to nie o to chodzi, że jest to proces uzdrawiania jakiegoś konfliktu. Więc zadałam sobie pytanie rano, kiedy już czułam ten ból, co to jest, czym to jest dla mnie, jaka to jest forma uzdrawiania, jaki to jest proces. Ponieważ ten ból był dość dokuczliwy przez większość dnia, to byłam w roli obserwatora. Pozwalałam sobie odczuwać ten ból, nie walczyłam z nim, robiłam to, co mogłam, czyli po prostu leżałam i odpoczywałam większość dnia na kanapie pod kocem. Wiele osób w takich wypadkach może mieć poczucie winy i poczucie zobowiązania, że mimo tego, że boli, to jednak muszę coś zrobić i zaraz dojdziemy do tego, jaki to jest program. Leżąc, w końcu zaczęłam czuć się lepiej, ale to nie oznacza, że ból minął. Po prostu czułam się lepiej jakby mentalnie, tak? Fizycznie jeszcze nie, ale mentalnie czułam się bardzo spokojna, bardzo, bardzo dobrze. I wieczorem, kiedy już byłam w stanie odkleić się od tego bólu, to przyszły do mnie takie sformułowania na zasadzie ukazanie swojej drugiej natury, ale też dwie twarze, czy też ukazanie swoich różnych stron. I kiedy to do mnie przyszło, to nie zagłębiałam się nad tym, ale pozwoliłam sobie z tym, co do mnie przyszło, położyć się spać. I w nocy już czułam, że jestem w procesie uzdrawiania kompletnego. To znaczy, przebudzałam się przez różnego rodzaju sny, które przychodziły jako odpowiedź na to, czym to jest. I mimo tego, że nie pamiętałam obrazów z tych słów, to bardzo głęboko czułam, ale też słyszałam, że rano obudzę się bez bólu. I faktycznie dziś rano obudziłam się bez bólu, mimo tego, że on wczoraj był dość uporczywy. I kiedy rano medytowałam sobie nad tym, czym to było i jaki to był program, to przyszło do mnie wyraźnie sformułowanie, które brzmi: Baranek Boży, który zgładził grzechy świata. I wielu z nas, ja pierwsza, wielu z nas ma w sobie ten program. Program o podłożu religijnym, który oddziela nas od radości życia, chęci do życia i bycia jak dzieci, jak baranki, które skaczą z radości tego, że są i mają. I doszłam do tego, że mój konflikt w ciele wyraźnie objawił się wtedy, kiedy ja poczułam większą chęć tworzenia, większą chęć do życia, dzielenia się tym, co mam z tobą i takim po prostu byciem, z radością, cieszeniem się z tego, co mam tu i teraz. Więc to było już dla mnie jasne, że ten program objawił się dla mnie właśnie w ten sposób.
I też wiem i czuję, i zresztą widzę po osobach, które do nas piszą, że leży to w zbiorowej świadomości, szczególnie w tym czasie, w który teraz wchodzimy. Możesz być taką osobą, która to, co się dzieje teraz, doświadcza w dość trudny sposób. Ale to, co jest dla ciebie trudne, straszne, lękliwe i wywołujące nawet właśnie taką formę żałoby, to jest dla ciebie informacja o tym, jaki program masz w sobie zakorzeniony i który możesz uleczyć. Bo wielu z nas tak ma przez większość życia, tego dorosłego życia szczególnie, że mówimy sobie, że kiedy już będę miała więcej pieniędzy, to wtedy będę kimś. Kiedy już dokonam tego, to wtedy zrobię to. Kiedy już poczuję większą radość życia, dlatego że mam więcej tego i tego, to wtedy zaczną się dla mnie dziać jeszcze inne, jeszcze lepsze rzeczy. Natomiast chcę, żebyś wiedziała i wiedział, że to, ten dialog wewnętrzny, który się dzieje, to ponownie, i mówiłam to też w poprzednim odczycie, jest to gra twojego ego, twojego umysłu, który tak bardzo jest przyklejony do osobowości, że aż nie pozwala ci być tu i teraz. Bo zobacz, nic nie oddziela cię poza twoimi przekonaniami, myślami i emocjami od tego, aby być teraz szczęściem i być teraz miłością. Nic poza wierzeniem typu Baranek Boży, który zgładzi grzech świata, nie oddziela cię od możliwości dzielenia się tym, co masz i tym, kim jesteś. Ale ponieważ wielu z nas wciąż jeszcze nie wie, kim jest, to ten czas, w którym jesteś teraz, daje ci do tego możliwość, żeby spojrzeć na chwilę wstecz i zrozumieć, że większość twoich wyborów, większość twoich decyzji, zachowań, które do tej pory miałaś, związane jest z tym, jakie przekonania masz w sobie jeszcze do uzdrowienia, do wyciągnięcia, do przyjrzenia się i do przetransformowania ich w większą świadomość, w większą uważność. I przestań zgładzać radość swojego życia na rzecz tego, co ma być gdzieś w przyszłości. To znaczy, jeśli masz taką potrzebę bycia ratownikiem dla wielu, przez odbieranie sobie radości życia, to zobacz, jak ten program odbiera ci możliwość bycia jeszcze bardziej sobą tu i teraz. I myślę, że to, co dziś ci przekazałam, to już jest wystarczające do tego, żebyś wzięła to, ten przekaz, tę wiedzę i zgłębiła ją bardziej dla siebie. Czyli spójrz wstecz, nawet na ostatni czas, w którym jesteś, i zobacz, jakich wyborów dokonujesz na bazie takich przekonań właśnie. Na zasadzie, jeszcze nie teraz, dopiero wtedy, kiedy będzie to, to zrobię to. Kiedy to wszystko minie, to będę znowu kimś. Kiedy coś, to coś. To jest gra ego. Natomiast to, co gra tutaj, płynie z wyższej świadomości, która pozwala ci na to, aby być radością, być miłością i być szczęściem tu i teraz. I tego ci życzę. A jeśli to nagranie wniosło fajną wartość w twoje życie, to będę wdzięczna za udostępnienie go, polubienie lub jakąś formę komentarza. Po więcej zapraszam cię też na duchowekursy.pl i do zobaczenia w kolejnym takim nagraniu.